Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Jeżeli na boisku pojawiają się zawodnicy trzeciego i piątego zespołu rozgrywek ligowych, to śmiało możemy takie spotkanie nazwać meczem na szczycie. I tak jest w przypadku spotkania 21 serii PGNiG Superligi piłkarzy ręcznych. Górnik w Zabrzu w hali Pogoni podejmuje zespół Torusa Wybrzeże Gdańsk. I na to spotkanie bardzo serdecznie zapraszają Tomasz Oszyński i Piotr Dębowski. Spokojnie, atak pozycyjny zespołu Wybrzeża Gdańsk. Rozegranie akcji do prawego skrzydła i pierwsza bramka dla gości. Wrócili gdańszczanie i trzeba było tą akcję zacząć od początku. Damian Przytuła szuka tutaj pozycji do rzutu, ale zdecydował się na podanie do Ilczenki i jest pierwsza bramka dla gospodarzy. Zawodnicy Wybrzeża tutaj protestowali, sugerując, że akcja powinna być przegrana. Nie ma bramki. Poszedł to Kuda do tego rzutu. O, szybko teraz przesuwają się w obronie górnicy. Muszą być bardzo czujni w defensywie, inaczej się nie da. Rzucił Pieczonka, ale wprost właściwie w ustawionego Kazimiera. A odpowiedź jest natychmiastowa. Dobra akcja teraz górników, zakończona bramką zdobytą przez Patryka Mauera. 108 gol Mauera w tym sezonie Superligi. Jeżeli bramkarz nie pomoże, to właśnie finał akcji będzie wyglądać w ten sposób. Ale świetna teraz asysta, jakie podanie i bramka dla Zabrza, ale szybciutko trzeba wracać. No i oczywiście teraz górnicy grają z pustą bramką, aby wyrównać ten stan posiadania zawodników w polu. Na spokojnie, nie będą teraz tak cierpliwie rozgrywać swoje akcje, chcą, żeby te sekundy uciekały, żeby trochę tego czasu zarobić, grając w osłabieniu bez jednego zawodnika. Teraz jest już to przyspieszenie. Przytuła, szukał tutaj miejsca, gdzie rzucić, ale piłka nie wpada do bramki. Teraz górnicy muszą szybko wracać do obrony. Pamiętajmy, że grają w osłabieniu i to perfekcyjnie zostało wykorzystane teraz przez Wybrzeże. Mateusz Kosmala rzuca bramkę. Do kogo to podanie? Ale to było podanie, ale asysta. Takie markowane podanie do lewego skrzydła, piłka poszybowała tam na koło. Proszę spojrzeć, doskonale. No ale co robili obrońcy górnika? Jaklewski już tam próbował wrócić na skrzydło, ale go troszeczkę przyblokował rywal. Mówię o Patryku Małerze, ale ten rzut tak czy siak został obroniony przez Piotra Wyszomirskiego, brawa kibiców, zasłużone. No widzimy tutaj w powtórce, druga z rzędu świetna interwencja Wyszomirskiego, ale przede wszystkim za pasywnie tutaj cały środkowy brok w obronie. Nasza szansa tutaj dla gości, ale doskonale taki rzut bieżny teraz Rafał Stępień nam zaprezentował. No i widzieliśmy tutaj podczas tej akcji, że jeden z zawodników Zabrza zupełnie nie spodziewał się tego rzutu. Podszedł praktycznie z jednego kroku, zaskoczył zawodnika gdzieś w obronie i kolejny raz Gdańsk. Artemienko. No, wcześniej akcja z prawego skrzydła, teraz z lewego. Jakby ciebie usłyszeli i zaczęli grać tymi skrzydłami górnicy. Przytuła. Do Tokudy i już do Tokudy Pieczonka wyszedł w obronie. Udało się rozegrać tę akcję do prawego skrzydła, ale nie kręcił tej piłki do bramki Patryk Mauer. No, trzeba przyznać, że miał ciężką sytuację tutaj z tego skrzydła i w sposób techniczny próbował zaskoczyć. No ale widzimy, że ten rzut nie był celny, ale widzimy, jak tutaj świetnie zespół z Gdańska rozegrał ten atak pozycyjny. No i tutaj taka troszeczkę na pewno kontrowersyjna sytuacja, ponieważ był atak gdzieś w strefę, ale czy zawodnik zdążył się ustawić, to już jest druga kwestia. Krawczyk na środku. Zmienił się teraz pozycją z Tokudą. Przytuła ze zwodem. Świetnie. Świetna akcja reprezentanta Polski. Dobra, teraz interwencja. Kornel Poźniak w bramce zespołu Torusa Wybrzeże i ta akcja tak szybko rozgrana przynosi 19 bramkę. Proszę. Dobra interwencja,
i spokojnie rozegranie tutaj. Teraz widzimy, na zwodzie poszedł do zewnątrz. Szkoda teraz zespołu z Gdańska, który rozegrał gdzieś ten szybki środek i widzieliśmy, że Przytuła był spóźniony jeszcze z tym powrotem do obrony, jeszcze zmieniał się do obrony, więc można było spokojnie pociągnąć ten szybki kontratak. To Duda świetnie w obronie i jest bramka Patryka Mauera. Błyskawicznie to wszystko zostało rozegrane, ale Tokuda fantastycznie zagrał teraz defensywie. I już był sam praktycznie Tokuda, ale zauważył, że z tyłu praktycznie nadbiega pocisk. Tak jest, pocisk prawdziwy. Widzimy tutaj w powtórce. No i proszę, Górnik Zabrze znowu z prowadzeniem 3-bramkowym, 22 do 19. Wszystko to się wydarzyło bardzo szybko. Mocny rzut, ale nie ma bramki. I będzie okazja dla gospodarzy, aby to jeszcze prowadzenie powiększyć. I tak też się dzieje. O, cóż za interwencja teraz Piotra Wyszomirskiego. No świetne, kilka akcji z rzędu zespołu z Zabrza. Praktycznie wszystko wychodzi do zespołu. Nie dość, że Piotr Wyszomirski trzyma tutaj dostępu do bramki. Artymienko doskonale wyszedł tutaj w obronie, ale jaki błąd! Nie było dobrego podania. No i teraz bramka Jachlewskiego. Nie pozwala tutaj Iwszence lepiej się ustawić, ale wykorzystuje to z kolei Tokuda. I teraz na spokojnie próbują rozgrywać swoją akcję. Wychodzi Papina tutaj od razu, każdy swego, ale zostało dużo miejsca i to natychmiast wykorzystuje Paweł Krawczyk. Jest 32 do 29. Jeszcze bramka rzucona. 30, ale to już nie zmieni faktu, że dziś pełną pulę 3 punktów na swoim koncie do superligowej tabeli dopisują zawodnicy Górnika Zabrze. Zwyciężają 32 do 30 i ten taniec radości mówi wszystko, bo tak naprawdę możemy powiedzieć, że ta wygrana no bardzo umocniła teraz drużynę Górnika na tym 3. miejscu w superligowej tabeli. 48 punktów będzie w dorobku. No i Azoty Puławy tam gdzieś zostają na tym 4. miejscu ze stratą, której już mogą nie odrobić.